Do udziału w takim spotkaniu żadnego kibica koszykówki specjalnie namawiać nie trzeba. 9 grudnia o godzinie 18 w hali sportowo-widowiskowej Gdynia po raz 18 w historii w Wielkich Derbach Trójmiasta stanęły naprzeciw siebie drużyny Asseco Pro Com Gdynia oraz Trefla Sopot. Gdyńską halę szczelnie wypełniły grupy sympatyków obu zespołów. Wszyscy zacierali ręce i czekali na minimum 40 minut walki, emocji i koszykówki na najwyższym ligowym poziomie. W mecz lepiej weszli koszykarze z Sopotu, ale Pro Com poderwali do walki Adam Krycaniuk i Mateusz Ponitka. W skutecznych akcjach nie tylko odrobiliśmy straty, ale też wyszliśmy na prowadzenie. Seria trefla bez odpowiedzi Asseco Pro Com dała im jednak kolejne prowadzenie, które po zakończeniu pierwszej kwarty wynosiło 10 punktów. Początek drugiej kwarty był bliźniaczo podobny do tego, co widzieliśmy na rozpoczęcie kwarty numer 1. Trefl przycisnął i po akcji Franka Turnera prowadził nawet 15 punktami. Odrabianie strat akcją 2 plus 1 rozpoczął Adam Krycaniuk. Za chwilę trójkę dołożył Mateusz Ponitka i było 28 do 37. Po 20 minutach i fantastycznej indywidualnej akcji Jarela Blasingame'a Trefl prowadził w Gdyni różnicą 7 punktów. Na nie strona Asseco Pro Com rzuciła się do odrabiania strat. Niespełna 3 minuty koszykarze Mistrza Polski zbliżyli się do Trefla na odległość 1 punktu, a już po chwili po trójce Łukasza Koszarka objęli 2-punktowe prowadzenie. Tym razem to Trefl musiał odrabiać straty i zrobił to skutecznie. Po rzucie z dystansu Przemysława Zamoyskiego zespół z Sopotu po raz kolejny tego wieczoru objął prowadzenie. W czwartej kwarcie trwała walka kosz za kosz, ale to Trefl z minuty na minutę był bliżej końcowego sukcesu. 55 sekund do końca Sopocianie prowadzili różnicą 7 punktów, to mało kto wierzył jeszcze, że Asseco Pro Com jest w stanie odwrócić losy tego pojedynku. Mistrz Polski po raz ostatni poderwał się do walki, kiedy za 3 punkty trafił Łukasz Koszarek. Faulowani gracze Trefla popełniali błędy, a gospodarze bezlitośnie to wykorzystywali. Był to konkretnie Łukasz Koszarek, który po chwili ponownie przymierzył z zaułka. Sekundę i 9 dziesiątych do końca meczu przy jednopunktowym prowadzeniu Trefla na linii rzutów wolnych stanął Blasingame i przy żadnym z dwóch rzutów nie popełnił błędu, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 82 do 81. Losy meczu próbował jeszcze odwrócić Filip Dylewicz, ale jego rzut z dystansu trafił w obręcz. Asseco Pro Com Gdynia po dramatycznej i emocjonującej końcówce wygrywa ostatecznie mecz derbowy z Treflem różnicą 1 punktu. Myślę, że do tej pory jesteśmy jeszcze w głębokim szoku. Stała się najgorsza rzecz z możliwych. Kilka punktów, kilkadziesiąt sekund zostało odrobionych. Troszeczkę dekoncentracji, troszeczkę Asseco miało szczęście w rzutach za 3 punkty. Do tego faul w końcówce i 2 osobiste na zwycięstwo. Zabrakło nam troszeczkę czasu. Myślę, że w końcówce moglibyśmy jeszcze te punkty zdobyć, ale
1,9 sekundy to naprawdę nie jest wiele, to jest właściwie tylko podanie, rzut i to wszystko. Myślę, że ta drużyna potrzebowała takiej ważnej wygranej przede wszystkim, żeby uwierzyła w siebie, żeby dostała ekstra takiej motywacji do pracy jeszcze na treningach, bo tak jak trener powiedział, jest jeszcze co poprawiać.